Wielokrotnie przedsiębiorcy mają pomysł, plan na jego wdrożenie, ale brakuje im gotówki, a banki komercyjne odmawiają kredytu ze względu na małą zdolność kredytową. Co wtedy? Unijny program Jeremy jest skierowany właśnie do takich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oferując poręczenia dla kredytów i pożyczek. Po pierwsze rozpoczęcie działalności, ale również trwania działalności gospodarczej. Generalnie pożyczamy pieniążki unijne z projektu Jeremy. A konferencja właśnie po to, żeby przybliżyć, w jaki sposób można skorzystać ze środków, tanich środków, jak je zainwestować, żeby one mogły przynieść sukces właśnie temu, który prowadzi ten projekt, ale również nam, żebyśmy mogli po prostu dalej pożyczać innym pieniążki. Pomysł na nowy biznes musi być jednak dobrze przygotowany. Są to często najprostsze działania, jakieś hale tenisowe, czy balony tenisowe, sklepy, czy działalności usługowe, które w standardzie mogłyby nie uzyskać finansowania w banku. Natomiast my doceniamy często brak innowacyjności, a jedynie duże zaangażowanie przedsiębiorcy, żeby wspomóc go, żeby mógł realizować biznes. Kredytami w ramach unijnej inicjatywy Jeremy można finansować zakup maszyn i środków transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy tworzenie nowych miejsc pracy.